Się. Manko, cześć Beniu, Beniu, Byczuniu. Co tam mordo? Co tam słychać? Stare kurwy nie chcą zdychać. Przede wszystkim chciałem przeprosić na początku, po pierwsze za wulgarne słownictwo, po drugie za głos, ponieważ męczy mnie katar, przeziębienie. Mam nadzieję, że tylko to od paru dni. No to niepokojące. Niepokojące. To zbadać, leczyć, wiesz, cytrynka, miodek, czosnek, te sprawy. Respirator od handlarzy bronią, ewentualnie. Dokładnie. Jeśli już, to albo od handlarzy bronią, albo od kolegi. Tylko tak. To co? Kolejne czego słuchać? Czego słuchać, czyli co polecamy słuchać? Tym razem polecamy 22 bodajże albumy z maja. W tym przypominamy, że będziemy mówić o niektórych dłużej, o niektórych krócej, bo o niektórych będziemy tylko wspominać. No i ja miałem w tym miesiącu, nie wiem jak ty, ale ja miałem w tym miesiącu tak, i że do tego, czego słuchać, raczej byłem bardzo selektywny i wybrałem mało albumów, ale wybrałem takich, którym się naprawdę, naprawdę podobały, ale to też się wiąże z tym, jak słuchałem muzyki w maju. A jak to u ciebie wyglądało z doborem? Ja selektywny byłem w zeszłym miesiącu. W tym miesiącu byłem po prostu leniwy i nie chciało mi się nic słuchać oprócz nowej od razu, więc nie ma tego za dużo. Bardziej takie rzeczy, które faktycznie przykuły moją uwagę. Parę, o których naprawdę warto wspomnieć, chociaż nie miałem z okazji się z nimi jakoś bliżej zapoznać, i parę też takich dzikich strzałów. Ale wydaje mi się, że i tak najbardziej z tego miesiąca podobały mi się te płyty, które ty wrzuciłeś. O. Bardzo mnie zaskoczyłeś i Zebra Cacem, super odkrycie, i tym Sex Swing. Po prostu miód. Tak samo jak... Nie, no Little Sims też. Kosa, totalna kosa. No to wymieniłeś już jakieś 90% tych albumów, które wrzuciłem w tym miesiącu. Powiedziałeś, że najwięcej słuchałeś od razu. W sumie ci się nie dziwię. Ja słuchałem najwięcej Marka Rabie. To nie jest twórca, który wydał album w zeszłym miesiącu. To nie jest w ogóle twórca, który wydaje albumy. Ja tak po prostu słuchałem muzyki w maju, że włączałem sobie głównie Marka Rabie, no to jest facet, który ma swój taki syntezator, bawi się efektami, gra sobie na klawiszach, tam dobierając różne efekty, i ma looper, i na bieżąco po prostu improwizuje utwory w różnym stylu, czy to jest rap, czy to jest funk, czy to jest jakieś po prostu spoken word, czyli coś tam gada i że sobie obraca tam może niższym, wyższym głosem, no to na bieżąco jakieś scenki odgrywa i ogrywa jakieś tematy. Oglądałem sobie właśnie jego streamy, bo co niedzielę mniej więcej, jak nie jest w trasie, to nagrywa streamy, gdzie dzwonią do niego ludzie, sobie z tymi ludźmi gada i kończy się to tak, że z tej rozmowy wydobywa jakiś temat i ma jakiś po prostu wokół tego tematu ogrywa utwór. Też był u H3, u Itana i Ili w podcaście i gadali sobie, i on przy okazji tam nagrał, puścił kilka utworów, zagrał na live'ie. Więc dla mnie to było takie też ciekawe nieco zetknięcie się z nowym doświadczeniem, gdzie no, nowym doświadczeniem nie jest dla mnie, że ktoś gra na looperach, ktoś gra na syntezatorze i tak dalej, ale nowym doświadczeniem jest dla mnie, że ktoś tak potrafi świadomie na bieżąco konstruować muzykę i nie do końca wie, gdzie ona podąży, a na koniec wychodzi na totalne złoto. No to jest bardzo, bardzo ciekawe, i też ten aspekt, o którym mówisz, że to jest streamowane wszystko i powstaje w wyniku interakcji z ludźmi, brzmi super. Powiedziałeś, że jest kilka takich albumów wśród moich, które ci totalnie zaskoczyły. Wśród tych, które ty wrzuciłeś, jest też taki album, który mnie totalnie zaskoczył i który miałem takie wow, że super. Nawet nie jest album, to jest demo. Demo 2 od Poroniec. Tak. Chcesz coś na ten temat powiedzieć? Tak. Chciałbym coś powiedzieć na temat dema drugiego zespołu Poroniec. Chciałbym coś też powiedzieć o pierwszym demie zespołu Poroniec, które dostałem od zespołu na koncercie, na którymś koncercie w zeszłym jeszcze roku, albo i wcześniej, i ono, każdy recenzent, drodzy odbiorcy, ma taką kubkę wstydu, na której leżą rzeczy, którymi powinien się zająć, a
zawsze czas ucieka i do tej pory, mimo tego, że planowałem to zrobić w różnych formach, nic o tym zespole nie napisałem. To jest krakowski duet, który gra black metal dosyć nowocześnie, aczkolwiek jest tam parę takich elementów, które nie do końca mi siedzą. Są te bardziej kinematograficzne elementy tej muzyki, że tak powiem. Wszystkie wstawki fortepianowe i tak dalej, bo sam i troszkę wydaje mi się, że bardzo mocno inspiracje tam słychać, troszkę za mocno tym lingwistycznym nurtem black metalu, a troszkę mogłoby być tego więcej własnego kombinowania. Inaczej, bo to jest już słychać, że oni tak bardzo po własnemu kombinują, że w konsekwencji trochę bardzo upodabniają się do paru innych większych zespołów i to wydaje mi się, jak się tego pozbędą, tych jakby kompleksu bycia mega super hiper oryginalnym, w sensie potrzeby takiej, to paradoksalnie staną się bardziej oryginalni. Poza tym jest to bardzo solidnie zagrany black metal, świetne wokale, zwłaszcza na tym drugim demie. Są zaledwie 3 utwory, więc naprawdę zróbcie sobie przysługę, przesłuchajcie tę płytę i tyle. I nie bójcie się nazwy, to nie ma nic wspólnego z Wiedźminem, Żywiołakiem, Percivalem, Schuttenbachem i podobnymi potworami łączącymi metal z folkiem. No ale tutaj też oczywiście to, co zauważyłeś, jest dużo łączenia z jakimiś innymi rzeczami. To mi się podoba, że były takie momenty, gdzie ta muzyka potrafiła być jednocześnie taka pierwotna i taka in your face, a z drugiej strony nie była taka prostacka i taka idąca jedynie w brutalność, a nie idąca w to, żeby coś tym przekazać i żeby rzeczywiście zainteresować. I może te melodie, te riffy były często proste, to były takie wręcz walące taką pierwotną energią, nawet punkową bym powiedział. I te rzeczywiście bardziej proste, te mniej skomplikowane momenty mi się najbardziej podobały, te wręcz takie black punkowe. To było super. I no jak na demo, to no chapeau, że już rzeczywiście się u nich wykluwa jakiś pomysł na to, kim chcą być, ale tych pomysłów jest tam na tyle sporo, że no, podejrzewam, że uda im się coś z tego wyciągnąć fajnego na przyszłość i na jakieś przyszłe wydawnictwa. Tak również będę obserwował. Jeszcze raz przepraszam, że z tym pierwszym demem nic nie zrobiłem. Biję się w piersi i posypuję głowę popiołem. Z twoich muszę przyznać, że najbardziej chyba Zebra Cats mnie zaskoczył z albumem Less is More. No wow, czarny Ghostmane, chciałoby się powiedzieć, tylko jeszcze z ciekawszą nawijką, powiedziałbym. Mniej trapowy, bo to wokalnie nie jest takie trapowe, nie jest wokalnie wcale takie Ghostmane'owe. Ale ten mrok rzeczywiście tam jest tak mocno obecny, ale jest obecny na tej płaszczyźnie samplowej, nie na tej płaszczyźnie nawijki, nie na płaszczyźnie tego, jak brzmi jego głos. W tekstach tak, co prawda tak, chociaż są też takie teksty, gdzie on pod taki mocny beat, agresywny beat nawija o tym, że chce, żeby ludzie tańczyli żeby się dobrze bawili przy jego muzyce, a trochę miałem takie doświadczenie z jego muzyką, jakbym się znalazł nagle w Blade'zie, chyba to był pierwszy, jak ta scena z tym klubem. Te prysznice z krwią, tak? Pełnym wampirów. Tak, te prysznice z krwią, nie? I wchodzisz i jest ta impreza, nie? I coś tam masz takie sygnały, że coś jest nie tak, nie? I potem nagle ten deszcz krwi, nie? I się zaczyna, nie? Coraz mocniej. No i fajnie mi to kontrastuje jego wokal z bitami, gdzie rzeczywiście te wokale nie są jakieś mocno agresywne, nie są takie mocno złe, przesiągnięte jakąś złością, jak mogłyby sugerować bity. I fajnie, że tak jest. Bardzo mi się podoba. No,
super. Utwierdzam, super. Jeśli szukacie poza metalem takiego mroku emocji związanych z brzydotą, brudem, to sprawdźcie tę płytę. Będziemy też zresztą mówić o czymś, o trochę przeciwnym zjawisku dzisiaj, o płycie pełnej bardzo tanecznych, radosnych podkładów, ale z bardzo smutnymi tekstami, ale to może za chwilę. Może, żeby jeszcze, wiesz, przypomnieć niektórym, że mimo tego, że wrzucamy tutaj muzykę bardzo różną, no to core tego kanału i tej, w cudzysłowie, audycji, to jest wciąż metal, bo na te 22-20 coś albumów mamy jednak przewagę metalu, a mamy nadzieję po prostu, że oprócz tego, że będą inne gatunki, to mamy na tyle słuchaczy, którzy lubią różnych rzeczy doświadczać w muzyce, że docenią, że mamy też coś innego, ale to może za chwilę, żeby dawkować. To może coś od Staszka, co? Coś od Staszka, mówisz. Pewnie. Ezok Trilichum. No to Staszek wrzucił jako shoutout, więc może po prostu przeczytam to, co napisał. Napisał, że dziwne gówno, serio, nie wiem, jak to nazwać, przepraszam. To co, idziemy dalej? Ja tylko dodam, że faktycznie ten opis jest bardzo wyczerpujący, ale w sensie bardzo adekwatny, ale polecam tę płytę. Eternity of Shaug, jak zresztą wszystko, co wychodzi z I Void Hanger Records, bardzo dziwny, atmosferyczny black metal z pomysłem na siebie, szukający prawdy gdzieś tam pośród gwiazd. Czyli ustaliliśmy, że to jest dziwne gówno, dziwny black metal. Myślę, że to może być już spora zachęta dla niektórych z wyroli, którzy słuchają czegoś. Okładka słuchać. Jest absolutnie fantastyczna i nie black metalowa i myślę, że to powinien być dodatkowy bodziec, który zachęci do zapoznania się z tą płytą i który też wam powie, co na niej znajdziecie. Tak, jeśli słuchacie nas na YouTubie, to wiecie, jeśli słuchacie nas na Spotify lub gdziekolwiek, gdzie słuchacie tego podcastu, no to nie wiecie, ale możecie sprawdzić, że Ezok Trilichum i album Eternity of Shaug ma ciekawą okładkę. Dobra, to co polecasz dalej? To ode mnie kolejnym poleceniem niech będzie Shibalba z płytą Annus de Inferno. No po prostu bezkompromisowy, death metalowo-hardkorowy cios. Trash metalowy. Też, ale przede wszystkim ciężar, jeszcze raz ciężar. Power violence vibe mocno. Wściekła, bardzo krusząca płyta, jeśli lubicie chociażby fiński Ravage Ritual, to myślę, że również Shibalba będzie czymś dla was. Zresztą no nie są nową nazwą na scenie, ale jeszcze raz polecam. No to jest scena z Ameryki Południowej, nie? Nie, wydaje mi się, że to o ile to są Latynosi i się inspirują swoim dziedzictwem kulturowym, to są z LA chyba. Ich Southern Lord wydaje. No bo jednak słychać w tym takie rzeczy w mieście, z Pomony w Kalifornii są. No ale rzeczywiście słychać, że się inspirują też historią muzyki metalowej z Ameryki Południowej i no bo ona jest taka mocno pierwotna i często też nawiązująca do kultury, a to, co łączy, powiedziałbym, wiele albumów z tego regionu, to taka odarta z ozdobników produkcja i nastawienie na to, żeby kopać i nie patrzeć, a może właśnie patrzeć, czy równo puchnie. Dobrze powiedziane. Co w takim razie ty zaproponujesz, pamiętając, że to jest kanał jednak o nazwie Metal Urbia? No to może Mrs. Peace.
Ty Piotrze, chyba ci się nie podobał ten album, prawda? Nie podobał ci się. No to jest pani Chelsea Wolf i pani Jess Gowry. Obie one współpracowały przy projekcie Chelsea Wolf. Jess była perkusistką, jest perkusistką, która gra z Chelsea i która przy His Spoon wniosła dużo tej energii takiej bezpośredniej do tego wydawnictwa. Może to też się bierze stąd, że to, że ci się nie podoba ten album, też z tego, że po prostu nie lubisz tego Chelsea Wolf w tym wydaniu, chociażby tej z His Spoon, tej takiej bardziej industrialowej. Może, nie, wiesz, wydaje mi się, że ja mam główne, że mój główny problem z tą płytą to jest taki, że kurczę, ja tam właśnie tej Chelsea za bardzo nie czuję. Mam wrażenie, że to mogłoby być wydane przez prawie kogokolwiek, plus brzmieniowo ta płyta jest moim zdaniem za bardzo byle jaka. Ja rozumiem, że to miało być surowe, miało być prosto w twarz, miało być brzydkie, ale wydaje mi się, że to zyskałoby jakby jednak tu parę rzeczy wypolerować. No i ja tam słyszę sporo Chelsea Wolf i tej właśnie, która się inspiruje latami 90., inspiruje się tym, co muzyka industrialna wniosła ogólnie do metalu i do muzyki rockowej w latach 90. Gdzieś tam może zafascynowanie trochę Marilynem Mansonem, może te bardziej rzeczy. No, dla mnie tutaj jest sporo z His Spoon, ale takiego trochę, takiej trochę kontynuacji tego, co tam było i nieco bardziej w odrapanej formie, no takiej, że słychać, że rzeczywiście one są tam tylko dwie, a nie ma tamtych gości, którzy udzielali się na His Spoon i którzy wnieśli jednak nieco więcej przestrzeni w tej i tak dusznej płycie, a tutaj jest po prostu zaduch i jest ta bezpośredniość i dużo więcej do powiedzenia miała Jess Gowry, której gra mi się podoba jednak. Jest prosta, ale nie jest jakaś... I jednocześnie wnosi do tej muzyki trochę tej takiej interesującej prostoty, która potrafi zainteresować takimi smaczkami, które nie górują nad całością. No dobra, to może zrobię drugie podejście w takim razie. No, warto spróbować. Jeśli miałbym polecić jeden utwór dla tych, którzy są jeszcze nieprzekonani, to bym polecił Nobody Wants to Party with Us. To może teraz od Tomka jakaś rzecz. Od Tomka mamy dwa ciekawe hip-hopowe projekty i Marka Lanegana, którego mamy nadzieję nie trzeba przedstawiać. Pan z niskim, chropowatym głosem. To może zacznijmy od Marka Lanegana. Tomek pisze: Mark Lanegan po raz kolejny potwierdza, że w minimalistycznych formach sprawdza się najlepiej. Straight Song of Sorrow pomogli nagrać mu tak wspaniali muzycy jak Dylan Carlson, John Paul Jones, Warren Ellis, Adrian Atley czy Greg Dooley, co czyni tę pozycję jeszcze ciekawszą. Dla mnie to jest też ciekawa propozycja. Nie do końca mam ochotę słuchać jej od początku do końca, może poszczególnymi utworami, jak już sobie osłuchałem kilka razy i wybrałem tych kilka utworów, to wraca mi się do nich fajnie, bo nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem twórczości Marka Lanegana, może dlatego po prostu, że w nią nie wsiąkłem, ale zawsze byłem wielkim fanem jego głosu. Myślę, że to jest dobra płyta, żeby w Lanegana wejść na poważnie, bo bardzo fajnie on tutaj łączy te wątki z początku swojej kariery, jak i z tego późniejszego okresu. I faktycznie mamy tutaj plejadę gwiazd, ale wydaje mi się, że ta płyta jest pewnym suplementem do książki, biografii Lanegana, która się niedawno ukazała. I
właśnie konsumowana razem z nią dopiero będzie najlepszym tutaj wprowadzeniem do życiorysu artysty. Tak może rzeczywiście być. I wouldn't wanna say my friend, so I'm not saying anything. You say you'll fall, I'll follow up. Okej. Co byś chciał polecić dalej? Chyba największe dziwadło, jakie dzisiaj... Chociaż nie, dziwadło trochę tu mam. Jak to się... Hexenbrett, zespół Hexenbrett z płytą Zweite Beschwörung, czyli drugie zaklinanie, drugi rytuał. Niemcy łączą black metal z proto-black metalem spod szyldu Merciful Fate, ale też horrorowymi samplami troszkę w stylu Anima Morte i wychodzi z tego no, bardzo cudaczne połączenie. Skrzyżowanie Cult de Ghoul może z filmem klasy B, ale jest to na tyle dziwne, że po prostu dobrze mi się tego słucha. Widać, że ktoś ma bardzo oryginalny pomysł na muzykę i nawet jeśli nie do końca pokrywa się to z moją wrażliwością, to ciekawie mi się po prostu tego słucha, zastanawiając się, jak ktoś na to wpadł i czym się kierował. I również, jak na chwilę zapomnę o tym kiczu, to całkiem dobrze czuję ten klimat. Myślę, że też to, co powiedziałeś, fajnie rezonuje tutaj z językiem niemieckim użytym tutaj. Gdyby inny język był, gdyby był język angielski, to myślę, że dużo gorzej by ten album wchodził, a ta dziwaczność tego albumu w połączeniu z językiem niemieckim tworzy fajną całość. Dobra, co od ciebie? Sex Swing, album Type 2. No to jest... jest hałaśliwy album. To jest album, który fajnie operuje tym hałasem, który go buduje i ten hałas tam wybucha fajnie i nie tylko gitarą, nie tylko basem, nie tylko perkusją, ale też saksofonem tutaj umiejętnie użytym. No to jest trochę jak Viagra Boys, ale nie na rozrywkowych narkotykach. No to są też, to jest album też ludzi, którzy wiedzą, co grają, wiedzą, jak chcą to osiągnąć, bo to są ludzie, którzy się w londyńskim świadku muzycznym udzielają, czy to jako muzycy sesyjni, czy to jak trzeba na przykład, nie wiem, komuś pomóc, chyba Idles, saksofonista, pomagał przy nagraniu jakichś utworów. Więc no to jest bardzo hałaśliwy noise rockowy, ale nie idący tylko wyłącznie w ten hałas, a budujący ciekawe nimi historie. No mnie się też troszkę kojarzyli z Black Country New Road, tymi od piosenki Sunglasses, ale też słyszę tu dużo Daughters czy Swans chociażby. Właśnie bardzo byłem zaskoczony tym, jak bardzo dojrzała jest ta płyta, mimo tego, że pozornie wydaje się, że to jest brudne, wulgarne i proste, to tak naprawdę im bardziej się w to zagłębiamy, słyszymy niesamowity warsztat i tak jak powiedzieć, samoświadomość tych muzyków. Po prostu wow. Bardzo, bardzo mi się ta płyta podoba. No, to myślę, że Swans się mogą tutaj bardzo przez tę umiejętność budowania napięcia mogą ci się kojarzyć, a Daughters to po prostu jest ten hałas. Myślę, że z podobnych źródeł Jesus Lizard chociażby. To może Staszek, coś z tego, co nam zaproponował. Ja akurat z tych, zaproponował nam jeszcze trzy albumy, z czego jeden już omówił w recenzji. Paradise Lost, Obsidian. To może po prostu, żeby nie rozgadywać się, przypominamy, jest recenzja. Staszek opowiedział w niej z perspektywy fanboya Paradise Lost, jak to wygląda. Ja mam trochę już takie
zmęczenie tym, bo od praktycznie trzech ostatnich albumów jest w kółko to samo i niektóre z tych utworów wręcz brzmią bardzo podobnie jak te zagrane wcześniej, więc może bym bardziej docenił ten album, jakby trochę sobie pozwolili na odsapnięcie i rzeczywiście zrobienie tego, co im najlepiej wychodziło, czyli nieco zaatakowania od strony niespodziewanej i gdzie musisz się zastanowić dwa razy, czy ci się naprawdę to podoba, a potem sobie uświadamiasz, tak, to jest zajebiste, mimo że jest zupełnie inne niż to, co grali wcześniej, to, co im wychodziło wcześniej, a teraz wychodziło im tamto, to też im wychodzi, ale powtórka z rozrywki, jak dla mnie. Faktycznie oni od jakiegoś czasu się poruszają w bardzo bezpiecznej przestrzeni i spotkałem się z opinią, z którą chyba jestem w stanie się trochę zgodzić, że gdyby z The Plague Within, Meduzy oraz Obsidian pozbierać najlepsze utwory, wtedy wyszedłby z tego album wybitny. A tak to mamy trzy niezłe, ale tylko niezłe. Czy pożądam w Paradise Lost tego dreszczu emocji i zaskakiwania czymś, co jest nieznane, tak jak ty? No chyba nie, bo nigdy nie byłem fanboyem tego zespołu i gdy już go poznałem, to najbardziej ceniłem go za umiejętność pisania naprawdę świetnych rockowych piosenek. I tutaj też ich trochę jest trochę powrotu do tych korzeni. No, fajny album, ale nie powiedziałbym, żeby mnie porwał w jakiś szczególny sposób. No, dokładnie. Ale jeśli się z nami nie zgadzacie, to może się zgodzicie z recenzją Staszka, którą gdzieś tutaj linkujemy, a jeśli nie linkujemy, bo słuchacie podcastu, no to po prostu wpiszcie sobie Paradise Lost, Obsidian, recenzja, Metalurgia. Znajdziecie na pewno. Co od ciebie? To może w ramach trochę promocji rodzinnych stron. Eiffel 1710, Willa Wisielców. To jest kolejny projekt głównego zarządzającego Non Opus Dei Klimora. I tym razem zajmuje się historią Warmii, historią regionu od tej strony mniej ezoterycznej, bardziej historycznej. Więc mamy tutaj epidemię dżumy, mamy tutaj spustoszenie Olsztyna przez Armię Czerwoną, związane z tym jakieś historie. Bardzo autorska wizja tej muzyki, tak jak zresztą w przypadku Non Opus Dei mamy do czynienia z niepowtarzalnymi dźwiękami, chociażby ze względu na to warto je posłuchać. Czasami oczywiście mam wrażenie, że tutaj autor trochę za bardzo się zachwyca własną wizją, ale jest to wizja na tyle interesująca i wychodząca poza szablon, że polecam ją sprawdzić. Ode mnie już w sumie nie zostały żadne albumy poza jednym shoutoutem. To może zamknijmy temat Tomka. Bishop Neru, album Neruvia, My Disregarded Thoughts. To może przeczytam najpierw, co Tomek pisze na ten temat. Markel Scott nie musi już udowadniać, że jest obiecującym młodzieńcem, ale kotem, który zamiata konkurencję w rap grze. Neruvia, My Disregarded Thoughts to jedna z ciekawszych płyt w kategorii mainstreamowego rapu, będąca tego koncept albumem. Szkoda jednak, że nie jest bardziej szorstka, a opowiedziane historie mniej jednoznaczne. Znakomicie rekompensują to jednak produkcje autorstwa Bishopa, MF Dooma czy DJ-a Premiera. I tak, to chyba rzeczywiście ten utwór z MF Doomem mi się najbardziej podobał i też sam koncept, no nie miałem niestety aż tyle czasu, żeby w niego wejść i posłuchać, wsłuchać się w niego i odkryć, ale już od pierwszych momentów da się usłyszeć, że to jest koncept album i taki wręcz audiobookowy nawet, że możecie sobie wyobrazić konkretne sceny, konkretne jakieś właśnie wydarzenia i no to też jest fajne pod tym względem, że można nieco wejść w taki świat. Nie mam nic do dodania. Begging for attention like listen, bitches, clear you've been tripping. I think that you're forgetting everything that you've been wishing. K.
Wykonawca się nazywa K. Descendants of Cain. Tomek pisze o tym albumie. Wyjątkowy styl rapu i klejenia loopów K łapie mnie za serce od wydania Honor Kill the Samurai. Stylówka a la Wu-Tang Clan poszła jednak w zapomnienie, co artysta potwierdził już w projekcie Hermit and the Recluse, kolaboracji z producentem Animosem. Na najnowszym krążku Kasim Ryan jawi mi się dla nowoczesnego rapu fenomenem niczym Jean-Michel Basquiat dla neoekspresjonistycznego malarstwa. W zalewie sztuczności i wpasowywania się w szablon jest to muzyka nadzwyczaj organiczna i pełna powietrza, choć zarazem dość przygnębiająca w odbiorze. Dodatkowo na plus piękna okładka, która spokojnie mogłaby pasować do wydawnictw Mgły czy Thou. Dokładnie. I to ostatnie zdanie bardzo się zgadza z tym, co pierwszy raz pomyślałem i szokiem, jakiego doznałem, gdy odpaliłem ten album, zobaczyłem okładkę i... O, no to Tomek tym razem, mimo tego, że nazwę może sugerować inaczej, wrzucił jakiś sążny wpierdol, a tymczasem płynęły bity. Bity, owszem, nieprzyjemne, zresztą nie jest to album wesoły, co może już sugerować tytuł Potomkowie Kaina. No ale mimo wszystko warto się z nim zapoznać. Dokładnie. Every now and then, in a square off the fair. Na tym prawie możemy zakończyć temat rapu. Jeszcze ode mnie jest Little Sims, Drop 6, epka. To szybko tylko wspomnę, że Little Sims to obecnie jedna z najciekawszych raperek nie tylko na brytyjskiej scenie, ale w ogóle jej sposób opowiadania, jej flow, jej w ogóle język i taki pewien, w pewien sposób taka zawadiackość w jej tekstach bardzo mi się podoba. Tak, mnie bardzo zaskoczyła ta płyta, że się tu znalazła, ale też to, jak bardzo mi się spodobała. Przychylam się do wszystkiego, co Michał powiedział. Doskonale, to się nie musimy kłócić. Chyba, że któryś z tych albumów, które wrzuciłeś, chyba, że chcesz się pokłócić o któryś z nich. No nie wiem, o co się możemy pokłócić? O Wersol na przykład? Czy ja wiem. Podoba ci się? Mi się podobają te historie, które są opowiadane czy to na Wersol, czy na innych projektach osób zaangażowanych w Wersol. Ja słucham tej muzyki przede wszystkim dla historii i dla tych kontekstów, a mniej dla muzyki, która nie jest jakoś dla mnie bardzo... Nie wciąga mnie aż tak. Nie? Mi się właśnie tutaj muzyka bardzo podoba. To połączenie heavy metalu z black metalem. Akurat gdy robią to Evil i Wormwood, bardzo, bardzo mi się to podoba. Wormwood, czyli wokalista Eerie. A Evil, czyli Narenmin. Błagam, nie ktoś mu zabierze gitarę, bo jeśli ta kwarantana jeszcze chwilę potrwa, to się spod tych Narenminów wszystkich nie wygrzebiemy. Nie żeby to była zła muzyka, ale no, niektórych bardzo widać, twórczo pobudza ta sytuacja. Nie, no Wersol bardzo, bardzo polecam, podobnie jak Eiffel, zresztą jest to bardzo autorska wizja, trochę może nie do końca ociosana, ale ja to kupuję, w tym przypadku to kupuję. Poprzedni Narenmin tak bardzo mi nie podszedł, a to sprawia mi dużo frajdy. No może właśnie to nieociosanie, o którym mówisz, nie do końca mi tutaj gra, bo pomysły są fajne, ale gdzieś może w realizacji to się u mnie rozbija po prostu, także nie do końca mi to siedzi, ale zawsze słucham z zaciekawieniem ze względu na same historie. No niestety się nie pokłóciliśmy, ale są jeszcze dwa albumy od Staszka. Jeśli ci się jakoś bardzo podobają, to się możemy pokłócić. To jest Winterfell Love, album, który się nazywa The Reckoning Dawn i End Oceans. A raczej powinienem przeczytać End Oceans i album Cosmic World Mother. No to są... No to jest nie do końca ten metal, który mi siedzi. Po prostu. A co ci nie siedzi? Bo mi się podoba. No to powiedz, czemu ci się podoba. Znaczy tak, podoba mi się Winterfell. Może najpierw w takim razie powiem o End Oceans. End Oceans mi się nie podoba, bo
inaczej, jest po prostu dla mnie mocno średnie w tym miesiącu, naprawdę od razu totalnie zjadła wszystko inne, jeśli chodzi o black metal dla mnie. I pewnie jeszcze długo będę tego albumu słuchał i pewnie jeszcze dużo fajnych płyt przegapię, dlatego że po prostu nie zrobią na mnie aż takiego wrażenia. Cosmic World Mother to zaskoczyło mnie tutaj na pewno brzmienie, trochę surowsze niż się spodziewałem po tym, co zazwyczaj rzuca Staszek. Natomiast bardzo, bardzo propsuje The Reckoning Dawn of Winterfellet, którzy wreszcie wracają, znaczy no wreszcie, zrobili sobie przerwę na jeden album akustyczny, ale wracają do grania black metalu z pełnego patosu, pełnego też jadu i tak jak troszkę może poprzednie wydawnice Winterfellet były dla mnie za bardzo atmosferyczno rozmemłane, tak tutaj jest no po prostu ogień bitwy i bardzo mi się to podoba. Ale są też piękne melodie, charakterystyczne dla angielskiej sceny, więc polecam. Mi raczej te zespoły nie siadają specjalnie, nigdy nie siadały, ani podejrzewam nie siądą. To nie jest mój rodzaj po prostu wrażliwości. Mm-hmm. Niekoniecznie tego szukam w moim metalu. Po prostu no... Trudno jest mi coś znaleźć tutaj dla siebie. Nawet nie do końca jestem w stanie powiedzieć czemu, ale po prostu patruję tego w tym rodzaju wrażliwości, którym się oba zespoły posługują. Ja również za tym nurtem black metalu specjalnie nie przepadam, bo jest moim zdaniem bardzo twórczy, ale akurat w przypadku Winterfellet no, nie mogę narzekać na nic. Naprawdę świetna płyta. Ciebie i jeszcze mamy dwa albumy, z czego jeden to jest Shutout, a potem przejdziemy może do tych, których mówiło się najwięcej w maju. Do Lady Gaga. Tak, dokładnie. Dobra. To po pierwsze epka Evil Torment australijskiego Evoker, który jest absolutnie oldschoolowym, kataniarskim black thrash death metalem, który nazwałbym grupą rekonstrukcyjną, gdyby im to tak dobrze nie wychodziło. Po prostu old school na pełnej, ale pełen pasji i oddania. Więc polecam. Evil Torment, Evoker. A co z Astrid... Lindgren? Astrid Lifsins, druga część sagi w dwóch językach. Jest płyta, która miała wyjść już w zeszłym roku jako właśnie domknięcie pierwszej części tej sagi. Sagi o życiu świętego Olafa, ale trochę z perspektywy właśnie tych uciskanych i pogan, których święty Olaf, no niestety będąc świętym katolickim, chrześcijańskim, wyrezał, jednocząc Skandynawię. Świetny black metal, naprawdę napisany bardzo dobrze muzycznie, że tak powiem, z dużą ilością nagrań terenowych, jakiegoś tam wycia wiatru, trzaskania polan w ognisku, z fajnymi folkowymi wstawkami, które pozwolą wam się naprawdę wczuć w ten klimat opowieści, którą słuchacie z ust jakiegoś barda. Ja bardzo polecam, bardzo czarodziejska płyta i tyle. Myślisz, że równie czarodziejską płytą można nazwać Chromatikę Lady Gagi? Jest pewien taki w tym koncept czarodziejski, kosmiczny. To prawda, ale nie podoba mi się ta płyta aż tak bardzo. Jakby balansuje gdzieś pomiędzy tym bezpiecznym EDM-em, a najbardziej mi się podobała Gaga w tym wydaniu z Art Pop, gdzie ta produkcja była maksymalnie plastikowa, dopieszczona, wyidealizowana, glamowa i po prostu olśniewała swoją zamierzoną sztucznością i kiczem. A tutaj no, to troszkę taki półśrodek, ale jeszcze dużo tej płyty nie słuchałem i z pewnością będę bardziej musiał się w nią zanurzyć. Zastanawia mnie pozytywnie featuring chociażby Blackpink. Widzę też, że Gaga dobrze czuje, skąd wieje wiatr i zarówno znajduje się tutaj Ariana Grande,
piosenkę z gościnnym udziałem Ariany Grande, jak i właśnie z coraz popularniejszymi na zachodzie k-popowym Blackpink. To u mnie z Lady Gagą... No chodź. Przy Alfa zaprosić. Jest jak wampir. Z zaproszenia nie wejdzie. I ja jakimś fanem Lady Gagi nigdy przesadnym nie byłem. I ten album chyba najmniej mi się podoba z tego wszystkiego, co robiła. Nie słuchałem go dużo, raczej tak wyrywkowo, ale jest dla mnie właśnie za bardzo plastikowy, za bardzo jakiś taki mainstreamowo IDM-owy i no to nie jest pop, który ja lubię. Niestety. Tomek z kolei jeszcze podrzucił Kły, znaczy podrzucił, no jest po prostu od niego recenzja, więc warto sprawdzić. Od ciebie też jest recenzja, ale w Noise magazynie, ale może chciałbyś coś dodać do tego, co Tomek powiedział. Ja tylko dodam, że faktycznie jest to płyta tyle inna, że ten pierwszy materiał to przeleży od 20 ponad lat w szufladzie, od lat 90. Tutaj zespół musi się przenieść jakby już zupełnie współczesność, ale bardzo dobrze mu to wychodzi, nie zrywając korzeni z tym, co robili. Trudniejsza w odbiorze ze względu na fascynację Białoszewskim, ale również bardzo mi się podoba. I tyle na tę chwilę ode mnie. Nie mam nic do dodania poza tym, co powiedziałeś ty, co powiedział Tomek. Jest jeszcze Odraza, to jest ważny album z maja. Myślę, że na tyle porządnie ten album opisałeś, że ja niewiele mogę od siebie dodać, no, poza tym, że jest to po prostu album. No, jest to album. Po prostu. Odkrywcze. No, słucha mi się tego tak... jest sporo negatywnych w nim emocji, a z drugiej strony no, chce mi się czasami po prostu cieszyć, jak słucham niektórych momentów, tych bardziej rubaszno-biesiadnych, ale to nie jest śmiech taki, że hehe, ale im to wyszło cienko, ale rzeczywiście to połączenie mi fajnie siedzi i mam nadzieję, że black metal będzie, polski black metal, być może będzie się bardziej w tą stronę jeszcze odkrywał w przyszłości. No, kto wie, byle nie wyeksploatował się. No i na koniec, na koniec końców jeszcze zostawiłem Behemoth. Epka w zasadzie co, no nawet to nie można epką nazwać, po prostu kilka utworów wrzuconych na jedno wydawnictwo. No, jest A Forest, cover The Cure z Niklasem Kwarfortem, jest wersja live tego utworu, no i są jeszcze dwa nowe i o ile nie mogę powiedzieć, że jestem jakimś hejterem twórczości Behemoth, tak od The Satanist mam trochę wrażenie, że ten zespół podąża w stronę takiego mainstreamowego, stadionowego metalu, który nie do końca mi siedzi i główną winę w tym, myślę, mogę upatrywać w wokalach Nergala, które mi po prostu nie siedzą. Gdzieś na The Satanist udało mu się osiągnąć taką równowagę między growlami, między niskimi partiami a krzykiem, a tutaj tego krzyku jest jeszcze więcej, moim zdaniem ten krzyk mu nie za bardzo wychodzi. Poza tym ta produkcja, szczególnie tych dwóch ostatnich utworów, jest nie do końca na korzyść Behemoth wyszła, szczególnie jeśli chodzi o perkusję. Za to podobają mi się gitary, zwłaszcza te momenty bardziej rockowe, te momenty bardziej takie lekkie. To jest jak najbardziej na plus moim zdaniem, a jeśli chodzi jeszcze o ten feat Kwarforta, no to co już w sumie mówiłem w singlach, nie wszędzie się po prostu jego maniera sprawdza i tutaj chyba się nie do końca sprawdziła. Ja nie słuchałem tych odrzutów jeszcze po I Love the Earth, Your Darkest. Słuchałem tego coveru The Cure i tu się zgadzamy. No wokalnie ten numer został po prostu położony muzycznie. Może jest ciekawy, ale tak to po co się zastanawiać, czy wybrać między Adamem Darskim lub czy Niklasem Kwarfortem, jak można mieć Roberta Smitha, prawda? No dokładnie. Co? Chyba wszystko. Chyba wszystko. Wyszło nam to... W sumie i tak dosyć długo się rozgadaliśmy, ale kto wie, jaki będzie czerwiec, ja już trochę podejrzewam, bo
Jest kilka ciekawych albumów, czy to zapowiedzianych, czy to już takich, które wyszły, więc będzie o czym mówić, będzie o czym dyskutować, jest już czego słuchać i będzie czego słuchać. Tymczasem pora zamknąć definitywnie maj. Cześć. No, cześć. Siemanero. Halo. Eluwina.